Wolontariusze Dolnośląskiej akcji Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia już po raz trzeci porządkowali polskie mogiły w północnym Kazachstanie i poznawali losy ludzi wywiezionych 87 lat temu na nieludzką ziemię. Nauczyciele, samorządowcy, a w tym roku również przedstawiciele Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie objęli opieką najstarsze groby zesłańców na cmentarzach w Oziornoje, Jasnej Polanie, Czkałowie. W drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku Sowieci wysłali do Kazachstanu ze środkowej Ukrainy prawie 100 tysięcy naszych rodaków, uznanych za wrogów narodu. Większość nigdy już nie powróciła na ojcowiznę. Do dzisiaj żyją tu ich potomkowie. Na stepowych cmentarzach zakładanych jeszcze w 1936 roku najstarsze mogiły nie mają już swoich opiekunów. Wolontariusze z Polski wydobywają je z zarośli, przywracają pamięć. Bardzo chciałam przyjechać do Kazachstanu, ponieważ tutaj prawdopodobnie został zesłany mój dziadek, mamy ojciec, Antoni Malinowski, aresztowany, potem zesłany, dlatego że nie chciał uczestniczyć w tej tak zwanej kolektywizacji, nie chciał oddać swojej ziemi do kołchozu i wstąpić do tego kołchozu. Mieszkał we wsi Czerwone Chatki na Żytomierszczyźnie, wtedy to był ten słynny Marchlewski rejon, czyli polski rejon narodowościowy na Ukrainie. Będę pracować na tym cmentarzu, choć nie wiem, czy jego kości tutaj spoczywają, czy nie, ale myślę, że w ten sposób, przez pracę na tym cmentarzu, to jednak coś zrobię dla pamięci swojego dziadka. Oprócz tego, że porządkujemy groby, to też modlimy się za te osoby. Też ja w sercu noszę też te osoby, które w ogóle nie dojechały do Kazachstanu, tak? Które gdzieś w wagonach towarowych zmarły, zostały wyrzucone po drodze. Tutaj w Kazachstanie na pewno jest wiele takich miejsc, w których spoczywają nasi rodacy. Za każdym z tych grobów kryje się historia życia i to bardzo wzruszające, że możemy sprzątać te mogiły, tak aby przypominały o życiu tych osób, które tutaj właśnie spoczęły. To też kawał polskości, kawał historii tych osób składających się na historię całego naszego narodu. O nią trzeba dbać i nią trzeba jak najbardziej pielęgnować. Ja nieraz wspominam i myślę sobie, jaki trudny czas nasi rodzice przyjmowali, jakim ciężko było to wszystko wyżyć. Jeszcze było dwie siostrzyczki i te siostrzyczki też przyjechali z nimi. Ja ją narodziłam się w 1937 roku, bardzo ciężko im było i ten czas już przyszło im umierać na Kazachstanie. A teraz płaczę każdy raz i myślę sobie, mamo, wstańcie, popatrzcie, co z waszej Ukrainy zrobili. Proszę Pana Boga, żeby nie było tej wojny, żeby był mir. Pani Adelo, ja byłam 4 lata temu tutaj u Pani pod domem w ogródku, siedziałam z Panią i z moją córką na Pani ławce razem z Panią. Opowiadała Pani tak samo pięknie i wzruszająco jak dzisiaj. Dzisiaj cała grupa płakała, kiedy Pani opowiadała. Także Pani Adelo, naprawdę myślę, że wielu Polaków chciałoby tutaj przyjechać, pomagać, pamiętać o Was i po prostu dbać o te groby, o które Wy już nie jesteście w stanie po prostu fizycznie czasami dbać. Bardzo dziękuję za to, że Wy nas nie zapominacie. My даже nie tylko co my Was witamy i za Was pamiętamy. My po całym świecie wszędzie rozkazujemy, jakie polskie ludzie dobrzy, jak oni pamiętają, jak oni przyjeżdżają. Tutaj tego, a nie niektórzy mówią, a my Was często wspominamy. Tak, że Wy nie bespokojcie się. My Was lubimy. Wszystkich będziemy modlić. Tak, i zawsze będziemy modlić się za Was i my Was wszystkich lubimy. Bóg zapłaci. A ja się nazywam Teodoridis Panajotis. Moi rodzice oboje byli z Grecji. W latach 50. też politycznie, co tam była wojna, w Grecji, przewieźli ich do Polski i tak ja zostałem, na dzień dzisiejszy jestem Polakiem, mam obywatelstwo polskie, ale narodowość mam grecką, bo narodowość i w sercu tu jest Grecja. Ale kochasz Polskę? Kocham Polskę, bo jestem obywatelem polskim, kocham i Polskę i Grecję, a od dzisiaj kocham Kazachstan. Видите, мы в нашей родине мы все разговаривали по-польски в доме, молились и все по-польски. Мы все молитвы знали. У нас не было ни одного слова украинского. Мы наши бабки, дядки учили по-польски. И за то, видите, в моем сердце завжди была польска. Конечно, dziękuję, что przyjechali, popatrzali, co to jest Kazachstan, jak my tu mieszkamy. No my już przywykli do tego i nam zdaje się, że drugiego lepszego nie ma. Tak. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie, a światło wieku ista niechaj i świeci na wieki wieku. I miłego i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dla mnie jest to ogromne przeżycie, że tutaj jestem, żeby też te osoby, które tutaj żyją, widziały, że my dbamy, że my jesteśmy też z nimi. I naprawdę cały czas takie tchnienie trudów, które oni tutaj przeżywali, tego cierpienia, oni tęsknią i pięknie mówią o Polsce. Niestety rzadko słyszę w dzisiejszych czasach, że ktoś pięknie mówi o Polsce. Oni śpiewają, modlą się i pamiętają. Mój tata urodził się na Białorusi. Moim marzeniem jest pracować na grobach na Białorusi. Wiem, że to nie jest możliwe. Polskość tutaj odczuwam jeszcze bardziej niż u siebie w Polsce. I to jest dla mnie no, niesamowicie wzruszające, że oni sobie dali radę, potrafili przeżyć, no nie wszyscy. No niesamowite dla mnie chwile tutaj. Tutaj pierwsza zachowana moja prababcia, która przyjechała w czerwcu miesiącu 1936 roku i w jesieni od razu zmarła. I ona pierwsza była pochowana tu. Potem umierali moi bracia, którym było roczek, półtorej roczku. Potem tam jedna mogiłka jest Bronisława, to mego tata, dwojerodny brat. Wiecie, ten czas chowali tak, jeden koło drugiego z rodziny, że byli wszyscy razem. Żeby nie zagubili się. W Kazachstanie jestem po raz drugi. Pierwszy raz byłam w 2018 roku na południu Kazachstanu, w okolicach Ałmaty, w okolicach Czu i nad rzeką Czu. Tam poszukiwałam śladów mojej mamy, która urodziła się w Kazachstanie właśnie w 1924 roku. Teraz jestem szczęśliwa, że jestem tutaj na północy i w tym miejscu tak ważnym dla Polaków, którzy tutaj zostali zesłani. Ci, którzy tutaj niestety zostali, to wymagają tego, żebyśmy o nich pamiętali. I to jest nasza misja. To jest też moja ziemia i jak mówię, zrozumiałam, jak bardzo bliska. Tutaj się poznali moi rodzice, młodzi ludzie zakochali się w sobie. Ojciec postanowił mamę za wszelką cenę przywieźć do Polski, a wracał z Syberii po bardzo ciężkich latach tam. Mojej mamusi nigdy nie udało się wrócić tutaj, czy przyjechać, odwiedzić. Niestety taka była rzeczywistość, a tutaj zostawiła swoich kochających ją rodziców i aż troje rodzeństwa. Nie myśleli pewnie wtedy, że się rozstają na zawsze. Moja mama miała zaledwie 22 lata. Я така задовольнена, що то все прибрали. Я так завжди мажила за те, щоб то пам'ятали люди, що то гроби, щоб по них ходити не можна. І зараз, бачите, нам розвідняка, от ми гробик, вон гробик, вон гробик. Це дуже, Боже святий, хай вам всім пан Бог допомагає за те, що ви так стільки добра зробили нам. Ważna jest właśnie tożsamość, ważna jest historia, to co my wiemy o swoich przodkach, to jest bardzo ważne. W rodzinie mojego męża ojciec, jego brat oraz mama byli zesłani z Ukrainy do Kazachstanu. Teść opowiadał, że bardzo dużo im pomogli Kazachowie. Uczyli ich od podstaw, jak budować ziemianki. Dzięki właśnie tym ludziom teść mógł przeżyć i wrócić do Polski. Ja i moja rodzina, jak wiele osób z naszej wioski, jesteśmy pochodzenia polskiego. I ja chcę сказать, że здесь сейчас my находимся w селе Jasna Polana. Znajdujemy się we wsi Jasna Polana, w miejscu, gdzie spoczywają moi przodkowie. Pradziadek Karol Mokrzecki, prababcia Jadwiga. Wywieźli ich w 1936 roku z Ukrainy w ramach represji i wysadzili w pustym kazachstańskim stepie. Skazali na tułaczy los. Tu nie było wtedy Jasnej Polany. W step wbita była jedynie tabliczka z napisem Toczka, punkt numer 5. Właśnie takie nazwy nosiły okoliczne osady, Toczka 5, 6 i tak dalej. Kiedy ich zabierali z Ukrainy, babcia całowała każde drzewo ukochanego ogromnego sadu, płacząc. Gdy wspominam tę historię, zawsze czuję bolesny ucisk w sercu, jak oni musieli cierpieć. Ale to byli ludzie o silnym charakterze. Moja prababcia Jadwiga zawsze powtarzała, módl się i pracuj, a będziesz zbawiona. Moja babuszka Jadwiga, maliś, trudziś i będziesz spasiona. Kiedy był Związek Radziecki, to im nie wolno było mówić o niczym. Wiem doskonale, że niektórzy w ogóle nawet starali się ukryć, że są Polakami, a w tej chwili to dla nich jest bardzo ważne, to spotkanie z nami. Poczują się tak bardziej Polakami i są dumni. Pochodzę z kresowej rodziny, mój tato urodził się na Wołyniu, okolica Huty Stepańskiej, więc tym bardziej poszukuję tutaj nazwisk takich mi bliskich i związanych z moją rodziną. Zesłany był również brat mojego pradziadka, Kołodyński Andrzej. Jestem w ogóle pod wrażeniem, że tu jest tak dużo polskich nazwisk, z którym się kojarzą, czy w miejscowości, gdzie sąsiedzi z pracy, jest Zagórski, jest Jarosz, jest Gołąb, jest Wojciechowski, także strasznie dużo nazwisk polskich i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem bardzo wdzięczna za to dzieło, które tu zobaczyłam. Dzięki wolontariuszom ten cmentarz stał się zupełnie inny, taki dostojny, nabrał blasku. Jeszcze raz dziękuję za ten trud i kłaniam się Wam nisko. I Wam za to большое спасибо wszystkim wolontariuszom, za ich dobre serce, za ich ręce. Za tę robotę, którą oni zrobili. Спасибо Wam ogromne. Niski Wam poklon. Pani na razie nie może do nas przyjechać, ale Polska przyjechała do Pani. Proszę zobaczyć, ci ludzie do Pani przyjechali, Pani Mario. Tutaj są podarki. Te podarki później Pani z rodziną sobie otworzy. Tu Ty jesteś, orzeł, koniak mały, jakie miejsce. Gdzie ty mieszkasz? W polskiej ziemi? Czym to ziemia? Mu ojczyznu, czym zdobyto? Krwią i blizną. Pani Maria, wszystkiego dobrego, kochana, życzymy. Wszystkiego dobrego. Wszystkim bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkim ja rada. Ja rada, że zobaczyłam was wszystkich. Ja nadzieję się, że jeszcze zobaczę Polskę. I do maczynych rąk przynieś zielonych łąk, bukiecik kwiatów pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. Dziś zapachło w urodzie jest Polska. Kiedy postawiłam nogę na stepie, pierwszy raz w życiu, to było dla mnie niezwykłe wrażenie. Próbowałam wyobrazić sobie niewyobrażalne, jak ludzie, którzy przyjechali tu umrzeć, jak oni byli w stanie się tutaj zorganizować, po prostu nauczyć żyć w tak strasznie trudnych warunkach. A dodatkowo niezwykłe wrażenie na mnie zrobiły rozmowy z Polkami, które pamiętają jako małe dzieci, wspominają te czasy, płacząc, jak ich rodzice ciężko tutaj mieli, jak one jako dzieci miały trudne dzieciństwo, a równocześnie za chwilę mają w sobie tyle pogody, radości życia i wdzięczności. I tego chciałabym się od nich nauczyć. To zechcę stąd ze sobą zabrać.